Nasz świat jest pełen tajemnic i niewyjaśnionych zjawisk. Czasami nawet naukowcy nie są w stanie wyjaśnić ich natury. W tym filmie zapraszam Cię do zapoznania się z najbardziej tajemniczymi miejscami na naszej planecie, w których istnienie trudno uwierzyć. To, co zobaczysz na samym końcu filmu, jest zadziwiające, dlatego polecam oglądać do końca. Będzie tu wiele dziwnych rzeczy, dlatego koniecznie zostaw łapkę w górę. Napisz komentarz "ciekawe", a przypnę Ci serduszko. Natura nigdy nie przestaje nas zadziwiać i czasami nawet las może wyglądać zupełnie inaczej niż tak, jak jesteśmy przyzwyczajeni. Doskonałym tego przykładem jest Krzywy Las, położony niedaleko miejscowości Gryfino w Polsce. Ten zagajnik składa się wyłącznie z zakrzywionych drzew, które wyglądają, jakby ktoś celowo je wygiął. Powierzchnia tego niezwykłego lasu wynosi około 1,5 hektara i zawiera nie mniej niż 400 wygiętych sosen. Zadziwiający zagajnik przyciąga turystów z wszystkich zakątków świata i oczywiście wzbudza zainteresowanie wśród naukowców. Jednak przyczyna tej anomalii w lesie nie została ustalona. Co ciekawe, sadzonki sosny początkowo rosną jak normalne drzewa, to znaczy pionowo. Następnie, gdy pnie osiągną około 30 cm, nagle zmieniają kierunek wzrostu na równoległy do powierzchni ziemi, po czym łukiem wyginają się do góry w stronę słońca. W ten sposób kształt drzew zaczyna przypominać haczyk. Jak już wspomniałem, dokładna przyczyna tego zjawiska jest nieznana, jednak naukowcy mają kilka hipotez na ten temat. Niektórzy eksperci skłaniają się ku teorii, że drzewa mają taki kształt, ponieważ ktoś przeprowadził eksperymentalną uprawę sosen, zmieniając kierunek ich wzrostu. Większość naukowców jednak uważa, że las rośnie na miejscu geopatycznym, co oznacza, że drzewa mają pewnego rodzaju mutację spowodowaną negatywnym wpływem gleby. Niezależnie od przyczyny tej anomalii, Krzywy Las jest uznawany za pomnik przyrody i jest chroniony przez polski rząd. Teoretycy spiskowi wierzą, że wysoce zaawansowane cywilizacje żyją we wnętrzu naszej Ziemi. Według nich niektóre z tych istot zamieszkują również pod grubymi warstwami lodu, wybierając takie obszary, aby chronić się przed inwazją ludzi. Oczywiście trudno w to uwierzyć, ale ostatnie odkrycia naukowe pokazują, że pod lodem skrywają się niesamowite obiekty. W roku 2013 naukowcy z Uniwersytetu Bristolskiego i NASA badali Grenlandię za pomocą radarów i innych technologii. Dzięki nowoczesnym metodom udało im się zajrzeć pod pokrywę lodową, która ma około 3000 metrów grubości. To, co odkryli, stało się sensacją na skalę globalną. Okazuje się, że największy kanion na świecie jest ukryty pod lodem Grenlandii. Rozciąga się na 740 km od najwyższego punktu centralnej Grenlandii do lodowca Petermann na północno-zachodnim wybrzeżu i ma co najmniej 10 km szerokości. Wyobraźcie sobie skalę tego kanionu. Naukowcy uważają, że powstał on około 4 milionów lat temu, jeszcze zanim Grenlandia została pokryta lodem. Prawdopodobnie był częścią gigantycznego systemu rzecznego. Uluru znajduje się w centralnej części Australii, w parku narodowym Uluru Katatiuta. Ta samotna, masywna, brązowo-pomarańczowa skała w środku półpustynnego terenu wygląda naprawdę fantastycznie. Jej wysokość od podstawy do szczytu wynosi 348 metrów. Długość to ponad 3,5 kilometra, a szerokość 3 kilometry. Jak widać, Uluru jest bardzo duże. Ponadto ta skała jest również bardzo stara. Jej wiek wynosi około 680 milionów lat. Miejscowi mieszkańcy uważają Uluru za świętą skałę. Według nich kiedyś służyła ona jako siedziba duchów. Właścicielem skały był wodny pyton, który mieszkał na jej szczycie, a duch czarnego warana żył na jej zboczu. Aborygeni uważają, że ich obowiązkiem jest chronić tę ziemię, dlatego w roku 2019 skała została zamknięta dla zwiedzających, a w roku 2020 jej trójwymiarowa panorama została usunięta z usług Google. Niewątpliwie fakt, że ta skała znajduje się w środku półpustynnego obszaru, wydaje się dziwny. Skąd więc mogła się tam wziąć? Rzecz w tym, że ten teren nie zawsze wyglądał tak jak obecnie. Około 550 milionów lat temu
było tam wiele gór. Z czasem, pod wpływem sił natury, zostały one zniszczone, ale Uluru przetrwało te próby i teraz cieszy nasze oczy swoją unikalnością. Zdjęcie zostało opublikowane w internecie przez anonimowego użytkownika. Autor wspomniał tylko, że uchwycił pewnego rodzaju tajemniczą farmę genomową. Nie wyjaśnił, co to znaczyło i wkrótce usunął zdjęcie. Częściowo to, co jest przedstawione na zdjęciu, przypomina szczelinę na terenie rolniczych gruntów. Widzimy, że woda wlewa się do tej szczeliny. Po bliższym przyjrzeniu się można zauważyć, że strumienie wody spływają w obszarach erozji gleby. Można przypuszczać, że tam zainstalowano specjalne urządzenia do nawadniania. Trzeba przyznać, że to zdjęcie wygląda bardzo dziwnie, a co oznacza wiadomość o tajemniczej farmie genomowej, pozostaje nieznane. Być może autor zdjęcia chciał pokazać światu miejsce, w którym produkowane są genetycznie modyfikowane produkty. To tylko moje przypuszczenie. A co wy sądzicie na ten temat? Podzielcie się swoimi opiniami w komentarzach. Baje Karoliny to wyjątkowe miejsce, tajemnica, którego nawet naukowcy nie potrafią rozwikłać. To eliptyczne i okrągłe zagłębienia znajdujące się wzdłuż wschodniego wybrzeża USA. Ich głębokość nie przekracza 3 metry, a średnica wynosi od 100 do 12 tysięcy metrów. Jeśli spojrzysz na zdjęcie satelitarne tego obszaru, zauważysz osobliwy wzór utworzony przez tysiące bagien. Obecnie liczba wodnych zagłębień znacznie zmalała po uprawie roli i nawierzchniowaniu, ale pierwotnie było ich nie mniej niż 500 tysięcy. Baje Karoliny wyróżniają się nie tylko swoim wyjątkowym kształtem eliptycznym, ale także różnorodnym ekosystemem. Są domem dla wielu zwierząt i ptaków. Niektóre z bagien okresowo wysychają, a następnie są zasilane przez opady atmosferyczne i wody gruntowe. Pojawiło się wiele spekulacji na temat natury powstania tych niesamowitych zagłębień. Ich liczba i kształt wywołały domysły o zaangażowaniu obcych. Jednak naukowcy mają swoje teorie. Uważają, że dawno temu, po rozbiciu się w atmosferze, fragmenty ogromnego meteorytu spadły na ten obszar. Wyjaśnia to kształt zagłębień, ponieważ każde z tych wgłębień rzeczywiście przypomina krater pozostawiony przez meteoryt. Według innej, równie popularnej hipotezy naukowej, Baje Karoliny były kiedyś starożytnymi jeziorami, które istniały tu około 95 tysięcy lat temu. Górska Karczma Sket, położona w małej walijskiej wiosce Korn, jest znana od XIV wieku. Według zapisów historycznych była to miejsce odpoczynku dla żołnierzy walijskiego przywódcy Owena Glendora, którzy brali udział w powstaniu przeciwko królowi Henrykowi IV. Obecnie karczma jest znana ze swoich licznych, krwawych i mistycznych historii. Wierzy się, że w XVII wieku główne piętro tego budynku było wykorzystywane jako sala sądowa, a na niej wykonywano wyroki śmierci, najczęściej przez powieszenie. Nic dziwnego, że karczma ma złą sławę, a wielu uważa, że niespokojne dusze przestępców przebywają w jej ścianach. Odwiedzający górską karczmę Sket często świadczą o zjawiskach paranormalnych. Słyszą straszny śmiech, tajemniczą muzykę, kroki, widzą błądzące cienie i odczuwają zimne podmuchy. Najbardziej znanym duchem karczmy jest duch sędziego Jeffa, który wydawał wyroki w tych murach w XVII wieku. Ten człowiek był znany z okrucieństwa i niemal zawsze skazywał oskarżonych na śmierć. Inne znane duchy to ksiądz Henry Vaux, przestępca John Crowder i nieznana dama w białej sukni. W rzeczywistości to miejsce jest wypełnione niespokojnymi duszami tych, którzy tu zginęli. Nic dziwnego, że w karczmie nagrywano liczne projekty i programy telewizyjne związane z zjawiskami paranormalnymi. Wspinacze starają się zdobyć jak najwięcej szczytów na świecie. Najwyższy z nich to oczywiście Everest. Jednak wśród najwyższych gór są też takie, których szczyty jeszcze nie zostały zdobyte przez człowieka. Najwyższą z nich jest Gangkar Puensum, położona w Bhutanie, na granicy z Chinami. Jej wysokość, wynosząca 7570 metrów nad poziomem morza, czyni ją 40. najwyższym szczytem na świecie. Ta góra skrywa wiele tajemnic. Przez długi czas wierzono, że Gangkar Puensum może dosłownie znikać z krajobrazu, co zauważali liczni uczestnicy ekspedycji. Nawet dziś współrzędne góry są zmienne, co prowadzi do sporów między Chinami a Bhutanem o to, do kogo należy ten teren.
góra pozostaje niezdobyta z jeszcze innego powodu. Początkowo wspinaczka w Butanie była zakazana do roku 1983. Po tym, jak władze w końcu ją dopuściły, wielu wspinaczy próbowało zdobyć jej szczyt, ale wszystkie te próby zakończyły się niepowodzeniem z różnych przyczyn, w tym warunków pogodowych i wypadków podczas wspinaczki. W roku 1994 Butan ponownie zabronił prób zdobycia Gangkar Puensum i nawet zakazał ekspedycji u jej podstawy. W konsekwencji tajemnica góry fascynuje tych, którzy wierzą, że jej nazwa, którą można przetłumaczyć jako Szczyt Trzech Duchowych Braci, wskazuje na to, że na jej szczycie żyją trzy obce rasy. Twierdzą oni, że naocznie widziano tam obiekty przypominające latające spotki i tańczące światła. To wszystko jest bardzo intrygujące, ale warto pamiętać, że w Butanie praktykuje się buddyzm. Według tej religii wiele gór jest uważanych za święte siedziby duchów, których ludzie nie mogą niepokoić. Właśnie dlatego władze państwowe ograniczyły dostęp do tego szczytu. Hrabia Dracula jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci w horrorze. Zyskał swoją sławę dzięki powieści autorstwa irlandzkiego pisarza Brama Stokera. Wierzę, że wielu z was wie, że wzorem tej postaci był Vlad Tepes, władca Wołoszczyzny, znany również jako Vlad Dracula. Oczywiście ta osoba nie była wampirem, ale jego trudny los dosłownie doprowadził go do szaleństwa, budząc w nim gniew i okrucieństwo. Księstwo Wołoszczyzny, którym Vlad rządził w XV wieku, znajdowało się na terenie dzisiejszej Rumunii. Obecnie najczęściej odwiedzaną atrakcją tego kraju jest Zamek Bran, znany również jako Zamek Drakuli. Jak można się domyślić, to miejsce było bezpośrednio związane z Vladem Draculą. Jednak według historii nie mieszkał on w tym zamku. Niektórzy historycy sugerują, że spędził tam tylko kilka nocy podczas swoich kampanii. Według innych ekspertów, Vlad Tepes uwielbiał okolice Branu i często przybywał tam na polowania. W rzeczywistości Zamek Bran odzyskał swoją popularność dzięki Bramowi Stokerowi. Opis zamku Drakuli w powieści niemal całkowicie odpowiada zamkowi Bran. Z tego powodu fani książki i filmów o wampirach regularnie odwiedzają to miejsce, chociaż oczywiście nie ma tam duchów ani wampirów. Moai to dobrze znane monolityczne rzeźby przedstawiające różne ludzkie twarze. Te niesamowite rzeźby znajdują się na Wyspie Wielkanocnej w Chile. Wierzy się, że wyspę odkryli Polinezyjczycy w XII wieku. Ci ludzie znaleźli sposoby, aby zamienić niezamieszkaną wyspę w kwitnące i kulturowo rozwinięte miejsce. Moai są tego dowodem. Obecnie na wyspie znajduje się 887 takich posągów, z których każdy jest wyjątkowy. Ich wysokość waha się od 3 do 5 metrów, a średnio ważą one 5 ton. Proces tworzenia Moai był bardzo pracochłonny i obejmował nie tylko obróbkę kamienia, ale także jego transport. Jak dokładnie Polinezyjczycy przemieszczali te monolity, pozostaje tajemnicą do dziś. Miejscowi mieszkańcy wciąż wierzą, że posągi Moai skrywają starożytne moce ich przodków, które pomagają wyspie pozostać idealnym miejscem do życia. Jednak etolodzy uważają, że te monolity są dowodem na kontakt Polinezyjczyków z istotami pozaziemskimi. Five. Indie to fascynujący kraj o unikalnych zwyczajach, kulturze i wierzeniach. Jest domem dla ogromnej liczby atrakcji, ale najbardziej tajemniczą z nich można uznać za Bangar Fort. Ten fort został zbudowany na początku XVII wieku jako rezydencja M. Singh, drugiego syna Maharadży Bhagwanta Dasa. Miejsce to rozkwitało przez kilka dziesięcioleci. Miasto tętniło życiem, handel kwitł, rzemiosło kwitło, budowano świątynie i pałace, a wszyscy jego mieszkańcy byli szczęśliwi. Jednak pewnego dnia miasto zostało opuszczone. Dlaczego tak się stało? Istnieją dwie legendy na ten temat. Według jednej fort został przeklęty przez mędrca Babę Bale, który nie lubił szybkiego rozwoju fortyfikacji. Druga legenda mówi, że Bangar upadł po tym, jak księżniczka Ratna odrzuciła miłość czarnoksiężnika. W każdym razie władze indyjskie wierzą, że w ruinach fortu mieszkają złe duchy i upiory. Z tego powodu zakazują odwiedzin Bangar po zachodzie słońca. Miejscowi twierdzą, że wraz z nadejściem ciemności często zaczynają słyszeć krzyki kobiet i tajemniczą muzykę, a także wyczuwać dziwne zapachy.
Wszyscy wierzą, że ci, którzy wchodzą na teren fortu po zmroku, nigdy nie wracają. Trudno to zweryfikować, ponieważ drzwi Bangar zawsze są zamknięte po zachodzie słońca. Zamek z korali znajduje się niedaleko miasta Homestead na Florydzie. Turyści, którzy odwiedzili to miejsce przynajmniej raz, zgadzają się, że wygląda ono bardzo pięknie. Jednak ten zamek imponuje nie swoim urokiem, ale historią. Zaskakująco zamek z korali został zbudowany w 1950 roku przez jednego człowieka o imieniu Edward Leeds Colan. Zaczął on pracować nad swoją twórczością w 1920 roku, po tym jak jego narzeczona opuściła go dzień przed ich ślubem. Prawdopodobnie Edward był tak załamany zdradą, że postanowił pozbyć się tego uczucia poprzez pracę. Aby uniknąć zwracania na siebie uwagi, pracował nad budową po zachodzie słońca. Warto zauważyć, że zamek z korali został zbudowany z megalitycznych bloków, które Edward osobiście transportował z wybrzeża Zatoki Meksykańskiej. Niektóre z nich ważyły nawet 30 ton. Wiele osób zastanawia się, jak mógł to zrobić sam. To pozostaje tajemnicą. Wielu teoretyków spiskowych nie wierzy, że Edward mógłby transportować tak ogromne bloki kamienne i układać je na sobie bez pomocy. Dlatego sądzi się, że ten człowiek miał kontakty z innymi cywilizacjami, które pomogły mu w budowie. Edward nigdy nie ujawnił sekretów swojej budowy, jednak twierdził kiedyś, że odkrył tajemnicę starożytnych cywilizacji, mianowicie jak podnosić kamienie ważące kilka ton za pomocą prymitywnych narzędzi. To pomogło mu zbudować zamek z korali. 7. Sahara jest największą pustynią piaskową na świecie, pokrywającą ponad 8,5 miliona kilometrów kwadratowych. Jeśli sądzisz, że nie ma tam nic ciekawego poza nieskończonym piaskiem, jesteś w błędzie. Sahara skrywa wiele tajemnic, z których jedną znaną jest Oko Sahary, zwane również Richa. Struktura Richa znajduje się w Mauretanii, niedaleko miasta Adan. Ta formacja geologiczna o średnicy około 50 km przypomina czyjeś oko lub pierścionki z zabawki piramidy dla dzieci. Z lotu ptaka Oko Sahary jest nawet widoczne z kosmosu i od dawna służy jako punkt odniesienia dla astronautów na orbicie. Niezwykły kształt Richard był przedmiotem wielu debat na temat jego pochodzenia. Ufolodzy twierdzą, że to wcale nie formacja geologiczna, ale znak, przez który obce istoty komunikują swoje obserwacje naszej planety. W rzeczywistości nasz mózg zawsze próbuje odnaleźć analogię do znajomych rzeczy, kiedy widzi nowe obiekty, a kształt przypominający oko może rzeczywiście skłonić do myślenia o obserwacji. Jednak naukowcy są pewni, że obce istoty nie miały udziału w tworzeniu Oka Sahary. Wierzą, że formacja ta powstała między późnym proterozoikiem a okresem Owisu. Najstarszy pierścień szacuje się na około 500 milionów lat. Naukowcy uważają, że struktura powstała w wyniku erozji, gdy pewna część skorupy ziemskiej została uniesiona. Jednak ta hipoteza pozostaje niepotwierdzona, podobnie jak teoria, że obce istoty brały udział w stworzeniu Oka Sahary. Jak widać, czasami nawet naukowcy nie są w stanie rozwikłać tajemnic pewnych obiektów na naszej planecie. Hotel Fairmont Banff Springs cieszy się dużą popularnością wśród turystów i to nie tylko ze względu na wysoką jakość usług i malownicze widoki z okien. Najbardziej przyciągają ludzi mistyczne historie związane z tym miejscem. Położony w kanadyjskiej prowincji Alberta, hotel został zbudowany w roku 1888 i gościł wiele znanych osobistości, takich jak Marilyn Monroe i Winston Churchill. Podczas budowy hotelu robotnicy popełnili błąd i zapomnieli zostawić miejsca na okna w jednym z pokoi. Aby ukryć swój błąd, całkowicie zamurowali ten pokój. Pokój został odkryty dopiero w roku 1926 po wielkim pożarze i był używany jako magazyn. Jednak personel hotelu zgłaszał, że przebywanie w tym miejscu było niemożliwe ze względu na intensywny strach i niepokój, które pojawiały się u ludzi zaraz po przekroczeniu progu pokoju. Większość mistycznych historii w Fairmont Banff Springs nie jest związana z tajemniczym pokojem, ale z pokojem numer 873. Przez wiele lat goście, którzy zatrzymywali się w tym pokoju, skarżyli się na obecność złych duchów. Ludzie mówili o odciskach dłoni na lustrach,
złowieszczym śmiechu, płaczu dziecka i ruchu przedmiotów. Według legendy w tym pokoju zamordowano parę i ich małą córkę. Jednak tajemnice pokoju numer 873 to nie koniec zagadek hotelu. Według gości i personelu Fairmont Banff Springs hotel zamieszkuje wiele innych duchów. Na przykład wielu ludzi widziało tańczącego ducha panny młodej w białej sukni. Najsłynniejszym duchem hotelu jest lokaj, którego duch z uśmiechem otwiera drzwi gościom. Jak widać, to miejsce jest naprawdę owiane mistycznymi historiami. A jeśli jesteś fanem zjawisk paranormalnych, musisz odwiedzić hotel Fairmont Banff Springs w Kanadzie. W parku Chestnut Ridge, niedaleko miasta Buffalo w stanie Nowy Jork, znajduje się wyjątkowe miejsce, gdzie dwa żywioły, ogień i woda, splatają się ze sobą. Jeśli sądzisz, że taka rzecz jest niemożliwa, wystarczy rzucić okiem na te zdjęcia, a zgodzisz się, że wygląda to absolutnie fantastycznie. Przez długi czas sądzono, że źródłem wiecznego ognia jest gaz ziemny wydobywający się z skał i zapalający się na styku z dawno podgrzanym łupkiem. Nawet zbliżając się do wodospadu, można wyraźnie wyczuć charakterystyczny zapach gazu. Jednak sprawy nie są takie proste, jak się wydaje. Według wersji miejscowej ludności rdzennej, to imiona płomień został zapalony dawno temu przez ich przodków, wielkich szamanów. Chociaż naukowcy nie wierzyli w taką legendę aż do niedawna, w 2013 roku musieli przyznać, że łupki w skale nie osiągają wystarczającej temperatury, aby zapalić gaz. Oznacza to, że nauka nie wie, dlaczego ten płomień płonie, zwłaszcza pod wodospadem, którego krople mogłyby go zgasić. Dlatego wodospad Wiecznego Ognia może być z pewnością nazwany jednym z najbardziej wyjątkowych miejsc na naszym świecie. To wszystko ode mnie. Jeśli podobał Ci się ten film, nie zapomnij ocenić, zasubskrybować kanału i nacisnąć dzwonek.